Wznawiam obrady 16. sesji Rady Miasta Łuków. Szanowni Państwo, w czasie przerwy otrzymałem zgłoszenie, że jeden z radnych nie brał udziału w głosowaniu nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków. Wobec tego konieczne jest powtórzenie głosowania w celu usunięcia powstałych w związku z tym zgłoszeniem wątpliwości co do obliczenia wyników głosowania. Przystępuję zatem do ponownego przegłosowania wspomnianego projektu uchwały, to jest reasumpcji. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Miasta 14 głosami za, przy 3 głosach przeciwko, podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków. Teraz będę realizował podpunkt 8.2, w którym mamy zapisany projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania lokalnego programu rewitalizacji. Jesteście Państwo w posiadaniu omawianego projektu uchwały oraz jego uzasadnienia. Tematem tym zajmowały się na swych posiedzeniach Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Finansów i Budownictwa, Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Porządku Publicznego. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały. Zapytuję, czy Państwo radni mają uwagi bądź wnioski do omawianego projektu uchwały. Proszę bardzo. Skoro nie ma, przystępuję do przegłosowania przedstawionego projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania lokalnego programu rewitalizacji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 17. Stwierdzam, że Rada Miasta 17 głosami za podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania lokalnego programu rewitalizacji. Realizuję podpunkt 8.3 porządku obrad, w którym mamy zapisany projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łuków w 2016 roku. Państwo radni dysponujecie projektem uchwały wraz z uzasadnieniem. Temat ten omówiony został na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Zdrowia. Obie komisje przedłożony projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie. Panie Burmistrzu, proszę o krótkie przedstawienie tematu, bo ten projekt, ten program był, teraz znów jest tam temat tego programu. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, tu chodzi wyłącznie o zmianę techniczną. W poprzedniej wersji uchwały, którą Państwo przegłosowaliście, było, że uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Wojewody. Okazuje się, że nie ma potrzeby takiego zapisu. Trzeba go zastąpić zapisem: uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. I w takiej wersji Państwo przyjmujecie to, co akurat wcześniej uchwaliliście. Dziękuję bardzo. Zapytuję, czy Państwo radni mają wnioski, uwagi do omawianego projektu uchwały. Proszę, Pan Andrzej Tomaszek pierwszy się zgłosił. Oczywiście ja wspieram tą ustawę, tylko mnie tak niepokoi to sformułowanie. Zwykle zawsze były bezpańskie psy, bezpańskie zwierzęta, a człowiek był bezdomny. Mnie to na przykład razi. Nie wiem, czy mam prawo żądać jakichkolwiek tu zmian. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Osobiście uważam, że to jest jakieś tam określenie. Proszę, Panie Burmistrzu. No cóż, myślę, że ta forma w uchwale pozostanie. Natomiast mnie z kolei razi adopcja psów, tak? Bo też adoptuje się dzieci, a nie zwierzęta. No ale skoro jest to w powszechnym użyciu i adopcja, i bezdomność zwierząt, no to już tak zostawmy. A oczywiście myślę, że każdy z nas zostanie przy swoim, Panie Andrzeju. Dziękuję. Dziękuję, proszę. Pan Radny Marcin Wysokiński. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu. Ja rozumiem, że tutaj chodzi o techniczną sprawę w paragrafie 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Natomiast tak trochę przekornie i w formie protestu oraz korzystając z okazji, że w tej chwili o tym mówimy, zwracam się do kolegów i koleżanek radnych z prośbą o odrzucenie tej uchwały. Jej intencje są generalnie w istocie według mnie dobre, ale nic z nich nie wynika. Według mojej wiedzy jest to częściowo też bubel prawny. Potrzebuję 2 minut, żeby tutaj przytoczyć rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt. Paragraf 3 ustęp 2 naszego programu. Znajduje się zapis, że psy z tymczasowego punktu przetrzymań mogą iść do adopcji. Jest to bezprawne działanie, gdyż każdy odłowiony pies z terenu gminy musi trafić do schroniska, a dopiero stamtąd może zostać wydany do adopcji. Podstawa prawna, paragraf 4. Działania w zakresie wyłapywania zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i kotów, obejmują przeprowadzenie wyłapywania przez podmiot, z którym została zawarta umowa, o której mowa w paragrafie 5. Przewiezienie i umieszczenie zwierząt w schronisku. I paragraf 6. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu powinny zostać niezwłocznie przewiezione do schroniska lub miejsca, o którym mowa w paragrafie 5 ustęp 2 punkt 4 ustawy. Druga rzecz. Tutaj chodzi o to, że zaznaczyć w tym miejscu również należy, że paragraf 5 ustęp 3 naszego programu, w tym ustępie jest mowa, że dalszą opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, a więc wszystkimi odłowionymi, będzie sprawowało schronisko, z jakim urząd podpisze umowę. Tym bardziej omawiany paragraf 3 ustęp 2 wyklucza się z tym, co jest napisane w ustępie 5 ustęp 3. Nie ma tutaj spójności. Teraz druga rzecz. Uchwała swoje, życie swoje. Pytam się grzecznie pana burmistrza, kiedy poważnie pan burmistrz zajmie się rozwiązaniem problemu bezpańskich psów. Bo tu o psy głównie w naszym mieście chodzi. Czy u nas musi dojść do jakiejś tragedii, jak w innych miastach, o czym słyszymy czasami z ogólnopolskich mediów? Apeluję tutaj publicznie do państwa, skończmy z tą prowizorką i zróbmy coś z tym problemem. To nie są jakieś duże pieniądze. Uważam, że stać nas na to. Albo stać nas na odławianie i umieszczanie tych bezdomnych psów w schronisku, a jeżeli jest to kosztowne, to pomyślmy o schronisku swoim. Schronisku, nie przytulisku, tylko schronisku z prawdziwego zdarzenia. Jeszcze jedno zdanie tylko na koniec. W programie jest mowa o interwencyjnym odławianiu zwierząt. Co dla Urzędu Miasta w Łukowie oznacza interwencyjnie? W wyżej wspomnianym rozporządzeniu w paragrafie 1 czytamy. Rozporządzenie reguluje zasady i warunki wyłapywania zwierząt domowych lub gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało, zwanych dalej zwierzętami bezdomnymi. Rozporządzenie to weszło w życie na podstawie artykułu 11 ustęp 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt. Ustawa ta również nic nie wspomina o interwencyjnym odławianiu zwierząt. Nasuwa się zatem pytanie, kto ma dokonywać takiego odłowu zwierząt bezdomnych? Być może do tej pory interwencyjnie psy odławiała pani X, kiedy prawo jej do tego typu działalności zabraniało. Nie można odławiać sobie psów od tak bez wymaganych prawem zezwoleń i decyzji. By legalnie móc odławiać bezdomne zwierzęta, potrzebne jest zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Artykuł 7 ustęp 1 punkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz decyzja powiatowego lekarza weterynarii w sprawie zarobkowego transportu zwierząt lub transportu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem tej działalności itd., itd. Prośbę mam do całej Rady Miasta i do pana burmistrza przede wszystkim. Spróbujmy w końcu rozwiązać ten problem, bo ten problem nie zostanie rozwiązany nawet po zaopiniowaniu czy po uchwaleniu tej uchwały, po zagłosowaniu za. Ja tak trochę przekornie mówię, ja wiem, że to zaraz zagłosujemy, ale ja będę przeciwny. Dziękuję ślicznie.
Ja myślę tak, że panie radny, pan dużo powiedział rzeczy takich nieprawdziwych, a zwłaszcza dokonał pan jakichś takich przypadkowych analiz prawnych. Śmiem wątpić, że pan ma większe umiejętności prawne niż nasi prawnicy lub prawnicy wojewody. Jak pan wie, ta uchwała była analizowana przez prawników wojewody i tylko na ten jeden aspekt prawnicy wojewody zwrócili uwagę. Natomiast, panie radny, skąd przypuszczenie, że ja się nie na poważnie zajmuję tym problemem? Ja się oczywiście zajmuję i na poważnie, i w ramach obowiązujących norm prawnych. Poza tym, skąd pan wie, że wymieniona przez pana pani X nie posiada odpowiednich zezwoleń? Otóż wszystkie działania są określone, jeśli nawet robimy jakieś postępowanie, czy uproszczone, czy przetargowe, jest tak zwana specyfikacja istotnych warunków zamówienia i tam jest wszystko ściśle określone. Jeżeli ktoś nie spełnia danych wymogów prawnych, nie może przystąpić. Natomiast tak, ja myślę, że tak, weźmy się na poważnie wszyscy może za rozwiązanie bezdomności zwierząt i może na początek nie każdy, mamy tam chyba 25 psów w schronisku, może po jednym weźmie, to od razu, ale jestem tutaj zbyt wielkim optymistą, nie liczę na to, ale już tutaj podpisaliśmy chyba, czy mamy przygotowaną umowę do podpisania ze schroniskiem w Sejnach, które zaproponowało, że nam zabierze 20 psów za kwotę 1000 zł za sztukę. To jest jedna wiadomość. Druga wiadomość jest taka, że pan wójt gminy Adamów przymierza się na poważnie do uruchomienia schroniska z prawdziwego zdarzenia na terenie swojej gminy. Ja oczywiście ufny i optymistyczny z optymistycznym podejściem do tych zapowiedzi. Apeluję do państwa, abyście właśnie tą uchwałę przyjęli. Ja tak słucham o tych psach na jednej sesji, na drugiej. Dziwię się, dlaczego nikt z radnych nie zajmie się problemem mieszkaniowym ludzi. Ja jestem przewodniczącym komisji mieszkaniowej. Tutaj jest koleżanka. Akurat jest teraz okres, zapraszam radnych, gdzie będziemy chodzić, sprawdzać, w jakich warunkach ludzie mieszkają i się starają o mieszkania socjalne. Czy ten problem chociaż przez tyle lat był raz poruszany? Nie. To co, ci ludzie nie zasługują na szacunek i na godne warunki? Tylko ciągle mówimy, ja wiem, jaki jest problem psów i dlatego się nie odzywam, bo ja ciągle na ten temat się odzywam i to nie zmieni sytuacji, jeżeli nie będzie gdzieś schroniska. Ale problem mieszkaniowy, teraz akurat pani premier obiecała, że będą mieszkania 500+, jest poważny u nas w mieście. Proszę zobaczyć, ile osób oczekuje na mieszkania socjalne. I wtedy będziemy dyskutowali. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, pan Marcin Wysokiński. Panie przewodniczący, z całym szacunkiem, ale teraz rozmawiamy o bezdomnych zwierzętach. Panie burmistrzu, tutaj nie chodzi mi absolutnie o panią X, paragrafy. Ja nie jestem prawnikiem, nie do tego zmierzałem. Zmierzałem do tego, że uchwaliliśmy to rok temu, teraz też uchwalimy, ale nie zmienia się nam problem, po prostu on cały czas istnieje. Ja mieszkam w bezpośrednim sąsiedztwie, na tej sali nie tylko ja zresztą i naprawdę te psy biegają. Tych psów jest sporo, to są te same psy. Mówiliśmy o chipowaniu, o rejestracjach, o nie wiem, może trzeba robić zdjęcia, by uniknąć jakiegoś wielokrotnego wyłapywania tych samych psów. Ten problem istnieje. Psy są nowe, niektóre widuję rokrocznie. Musimy po prostu coś z tym zrobić. To jest moje zdanie. Ja tutaj widzę dobrą wolę pana burmistrza i wiedziałem oczywiście o tych pierwszych rozmowach z panem Skwarkiem. Natomiast no, prośba moja, żeby to, że tak powiem, zmierzało wszystko do jakiegoś pozytywnego finału. Czy ktoś z państwa radnych chciał zabrać jeszcze głos w tej kwestii? Nie widzę. Zatem przystępuję do przegłosowania projektu uchwały. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łuków w 2016 roku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że Rada Miasta 15 głosami za, przy jednym głosie przeciwko oraz dwóch głosach wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łuków w 2016 roku. Przechodzę do realizacji podpunktu 8.4. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu miasta Łuków instrumentem płatniczym. Projekt tej uchwały wraz z uzasadnieniem Państwo Radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi. Projekt uzyskał pozytywną opinię Merytorycznej Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami. Zapytuję, czy Państwo Radni mają pytania odnośnie omawianego projektu uchwały. Skoro pytań nie ma, przystępuję do przegłosowania projektu. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu miasta Łuków instrumentem płatniczym? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta 18 głosami za podjęła uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu miasta Łuków instrumentem płatniczym. Przechodzę do realizacji podpunktu 8.5, w którym Wysoka Rada przystąpi do podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. Projekt tej uchwały wraz z uzasadnieniem Państwo Radni otrzymali wraz z materiałami sesyjnymi. Projekt był szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami i uzyskał pozytywną opinię Komisji. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, ja mówię, może skupię się na dwóch najważniejszych zmianach. Pierwsza zmiana jest to wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego, przebudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym. Na to zadanie planuje się przeznaczyć 50 tysięcy złotych. I następne zadanie jest to przebudowa parkingu na działce numer 8095 /27. Na to zadanie planuje się przeznaczyć 80 tysięcy złotych. Jest to parking przy ZUS-ie. Środki te pochodzą ze zmniejszenia planu dotacji dla Zakładu Gospodarki Lokalowej 36 tysięcy 900. Jest to dotacja, która była przeznaczona na wykonanie przyłączy sanitarnych w ulicach Żelechowskiej, Tryjarskiego i Kiernickich. Zadanie to zostało wykonane za kwotę mniejszą niż planowano, stąd są oszczędności, które można przeznaczyć na to zadanie. Następna kwota jest to zmniejszenie środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Tutaj kwota 93 100 zł. Dodatki mieszkaniowe będą wypłacone w nieco mniejszej kwocie. Taka jest po prostu potrzeba, więc tutaj wszystkie dodatki będą wypłacone, ale kwota na to będzie nieco mniejsza. Pozostałe zmiany są to zmiany już mniejszej wagi, przeksięgowania w ramach posiadanych środków. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta 18 głosami za podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. Przechodzę do realizacji punktu 9 porządku obrad. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Proszę Państwa Radnych o ich zgłaszanie, a Pana Burmistrza o udzielanie na bieżąco odpowiedzi. W sprawozdaniu Pan Burmistrz mówi o projekcie na modernizację ulicy Kraszewskiego. I mam w tym temacie pytanie od mieszkańców. Czy w projekcie zostały ujęte łączniki pomiędzy ulicą Kraszewskiego-Broniewskiego i ulicą Kraszewskiego-Kluczkowskiego? Bo ja tam mieszkam i wiem, że te łączniki nie mają nazwy. I dlatego to pytanie jest i może słuszne od mieszkańców, czy w projekcie zostały one ujęte? Tak, Panie Radny, zostały ujęte. Projekt jest w fazie realizacji i później to będzie na podstawie projektu zrealizowane.
bo naszym zamysłem jest poprawienie dostępności komunikacyjnej poszczególnych obszarów miasta. No i bez tych łączników nie miałoby to większego sensu. Kilka pytań. Pierwsze dotyczy informacji z tegorocznych wakacji. Nowy szlak jedwabny, który będzie przebiegał obok Łukowa. Linia kolejowa jednak jest i jednak ten szlak jedwabny tutaj też będzie. Pytanie brzmi, czy nasze tereny inwestycyjne były promowane w jakiś sposób? Czy ten film był wysłany do polskiej ambasady w Chinach i w chińskiej w Polsce na przykład? W jakiś sposób, żeby dotrzeć do tych firm azjatyckich? Bo z informacji medialnych Biała Podlaska wykorzystuje właśnie ten szlak jedwabny do jakichś inwestycji prywatnych. Jeżeli chodzi o ten spot, bardzo fajnie. Chciałbym się zapytać tylko, ile razy on był puszczony w tym w mediach? Czy to była jednorazowa? A, na razie wczoraj. To chciałbym się zapytać, jaki koszt takiej jednej emisji jest, jeżeli to nie jest tajemnica? O przerwę technologiczną na basenach. Przerwa technologiczna w Łukowie trwała przez prawie 3 miesiące. Czy nie można tak zrobić już w następnym roku, że przerwa technologiczna będzie trwała 2 miesiące, idealnie tak, letnie baseny zamykamy, kryte otwieramy. O rzekę Krzne chciałbym się zapytać, ponieważ jej stan jest dość zły. Wiem, że to tak naprawdę pytanie nie do pana, ale bym prosił tutaj o interwencję i o nowe przyłącza do kanalizacji w roku 2016. Ile nowych przyłączy do istniejącej kanalizacji było wykonanych? Dziękuję. Ścisłej liczby przyłączy kanalizacyjnych, któreśmy wykonali, w tym momencie nie mam przy sobie, natomiast mogę to Państwu udostępnić. Mogę tylko jedno powiedzieć, że odnotowaliśmy szczególnie w drugim i trzecim kwartale dużą ilość zgłoszeń i w wyniku których te przyłącza zostały jakby uruchomione w procesie wykonawstwa. Więc obserwujemy pozytywny trend. Natomiast ilości w tym momencie nie potrafię powiedzieć, bo to by trzeba było każdą ulicę w tym momencie podsumować i myślę, że jesteśmy w stanie to Państwu przygotować i powiedzieć, zbilansować, ile tych przyłączy jest. Powiem tylko jedno, jest pozytywny trend, że działania tutaj miasta, pana burmistrza w temacie informowania ludzi o obowiązku przyłączenia, to działa. Sam to podpisuję, wiele wniosków o wydanie warunków, o przyłączenia i to mogę potwierdzić. Dziękuję bardzo za tą odpowiedź. Myślę, że jak pan będzie potrzebował, to akurat pan radny ma bliziutko do pana dyrektora. Chyba, że wszyscy radni potrzebujecie takiej statystyki, to wtedy poprosimy dyrektora o rozesłanie takiej informacji i podzielenie się z pozostałymi radnymi. Myślę, że droga mailowa wystarczy, panie dyrektorze. Także dziękuję bardzo za tą odpowiedź. Jeśli chodzi o rzekę Krzne, obowiązujący stan prawny mówi jasno, to co jest pod lustrem wody, a lustro wody to może być czasem od brzegu do brzegu, prawda, jest skarb państwa. Wystąpiliśmy, pani Agnieszko, do kogo? Do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z pismem, powołując się na zapisy ustawy Prawo wodne, że wody płynące są własnością Skarbu Państwa, w imieniu którego działa właśnie Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych i żeby to oni teraz utrzymywali rzekę Krzne. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o przerwę technologiczną, ona była spowodowana również możliwościami kadrowymi. Natomiast zaczął się remont ostatniego dużego basenu i chcemy tam zainstalować jeszcze pompy ciepła, tak aby ten sezon basenu tego otwartego wydłużyć. Być może zacząć go w połowie maja, a zakończyć w połowie września i wtedy to, co pan radny wnioskuje, płynnie by wtedy przeszło, że zamykamy duży basen odkryty, uruchamiamy wtedy basen kryty. Także to myślę, że troszkę cierpliwości i to będzie możliwe do osiągnięcia.
Pytał pan radny jeszcze o ten nowy szlak jedwabny i tutaj możliwości, jakie wykorzystuje Biała Podlaska. Z przykrością muszę stwierdzić, że to możliwości jedynie medialne. A podam taki przykład. Minęło 2 lata kadencji. W poprzedniej kadencji o tej porze, 2 lata, myśmy mieli już utworzoną strefę, specjalną strefę ekonomiczną i wspólnie z moim zastępcą rozmawialiśmy już z wiceministrem gospodarki. Wtedy było takie ministerstwo na temat pieniędzy na dofinansowanie. W Białej Podlaskiej się o tym mówi, ale nie ma żadnych konkretów. Czyli przede wszystkim nie ma decyzji, bo to jest decyzja rządu o powiększeniu strefy o kolejne tereny inwestycyjne. Ten film promocyjny, to chciałbym się ustosunkowała do tego pani naczelnik. Film promocyjny został zaakceptowany w ubiegły piątek. Firma miała termin na realizację umowy do końca września, więc jeszcze za wcześnie, żeby film rozsyłać. Dostaliśmy go na razie w wersji jakby elektronicznej z dostępem za pomocą hasła. Do końca miesiąca film otrzymamy już w takiej wersji, że będziemy mogli rzeczywiście go dystrybuować, więc na pewno film zostanie wysłany. Jeśli chodzi o emisję, zgodnie z umową była zaplanowana 1 emisja na antenie Polsat News i ta emisja się odbyła w dniu 26 o godzinie 18:48 dokładnie. Jeśli chodzi o koszty, umowa dotyczyła nagrania filmu promocyjnego 2-minutowego i 30-sekundowego. Na antenie Polsat News emitowany był spot ten 30-sekundowy. Natomiast jeśli chodzi o koszt całej umowy, no to umowa zawiera klauzulę poufności, więc tutaj... Ja dziękuję. Ale pani Anno, dodajmy, że zmieściliśmy się w pieniądzach, które przewidzieliśmy na realizację. Jak najbardziej i no tutaj nie były to, no myślę, że strasznie duże koszty, a nawet duże koszty. Jak na takiej jakości film i tą jeszcze emisję właśnie na antenie Polsat News. Oczywiście mówiąc, że zmieściliśmy się w kosztach, możemy podać kwotę, którą przewidywaliśmy, bo to przecież było za zgodą Rady Miasta. Nie przekraczała 10 tysięcy. Pozwolę sobie jeszcze wrócić na chwileczkę do zagadnienia poruszonego przez radnego Popławskiego, a chodzi mi o rzekę. Już na ten temat pan burmistrz powiedział, że państwo powinno utrzymywać tą część pod wodą, tak. A ja chciałbym zaapelować o to, żeby zadbać o tę część, która jest w bezpośrednim sąsiedztwie wody, czyli o brzegi. I tak chcę zauważyć, że w tym roku ta część bezpośrednio przylegająca do wody, czyli te skłony, nazwijmy to brzegi, były koszone zaledwie raz. I to już w takiej sytuacji, w takim momencie, kiedy tam to zielsko miało wysokość 2 metrów, ja następnie, kiedy to zostało wykoszone, no odrosło, bo wiadomo, że odrasta, prosiłem i apelowałem, no i to niestety nie spotkało się z, nazwijmy to, z zainteresowaniem, czyli po raz drugi nie zostało to uporządkowane. Mam informacje od mieszkańców mieszkających nad rzeką, że w okolicach tego nowego mostu na tej mini obwodnicy pojawił się barsz Sosnowskiego. Jedynym sposobem jest po prostu regularne koszenie, żeby to się nie rozprzestrzeniało dalej. Tę informację przekazałem dalej jednej z osób, na co ona odpowiedziała mi pytaniem, no to co? No to nic w sumie, można by powiedzieć, niech sobie ten barsz tam rośnie. Uzyskałem również z jednego z wydziałów informację, że pieniądze przeznaczone na utrzymanie rzeki zostały w tym roku ograniczone w porównaniu z ubiegłym rokiem. Nie wiem, czy to prawda. No w każdym razie mam prośbę do pana burmistrza, żeby nad tym problemem się pochylić. Jest to bardzo poważny problem. Druga sprawa. Ja myślę, że zadam te 3 pytania, te 3 problemy porusza, a pan burmistrz potem zechce odpowiedzieć. Druga sprawa, wracam do niej. Na kwietniowej sesji zapytałem pana burmistrza o rejestr umów za 2. półrocze ubiegłego roku.
Do dnia dzisiejszego tych umów nie ma, ten rejestr nie jest aktualny. Ja dzisiaj przed sesją sprawdziłem to na naszej stronie i pozwoliłem sobie wejść na strony internetowe na przykład Białej Podlaskiej, na przykład Radzynia Podlaskiego, na przykład Lubartowa i tam takie rejestry są. Powiem nawet więcej, w Lubartowie jest on prowadzony na bieżąco, czyli ostatni wpis jest z 9 września. Stąd moje pytanie, kiedy w końcu doczekamy się, że zostanie on uzupełniony i czy może nie warto byłoby na bieżąco regularnie te umowy umieszczać i wtedy nie powodowałoby to takiego spiętrzenia pracy, bo każdy z nas sobie zdaje sprawę z tego, że jeżeli mamy wrzucić do internetu umowy z ponad roku, a tak już jest, ponad rok, od drugie półrocze ubiegłego roku, pierwsze półrocze tego roku, no i te kolejne miesiące, to jest ogrom pracy i rzeczywiście jeśli taka praca się spiętrzy, to jest to problemem. To jest drugie pytanie i trzecie pytanie. Panie burmistrzu, mam przed sobą taki dokument od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie oraz pismo z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. Obydwa pisma dotyczą tworzonego zakładu Łukpasz. W obydwu pismach autorzy wyrażają, jak to określić, wyrażają konieczność, tak bym się wyraził, sporządzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i o nałożenie obowiązku sporządzenia raportu w zakresie uwzględniającym, i tutaj są wyróżnione elementy, w piśmie z regionalnego dyrektora ochrony środowiska jest również jako swoiste uzasadnienie informacja o tym, że to przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Takie jest sformułowanie. I drugi element, w związku z funkcjonowaniem zakładu mogą wystąpić znaczące uciążliwości, w tym uciążliwości odorowe. Takie sformułowania są w tych pismach. I mam przed sobą jeszcze dwa pisma. Jedno podpisane przez pana, panie burmistrzu, z dnia 22 lipca. To jest postanowienie oraz pismo decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 3 sierpnia. W obydwu pismach pan, panie burmistrzu, stwierdza, orzeka, że nie ma takiej potrzeby, aby przeprowadzać ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. I teraz być może, nawet ja jestem przekonany, że to jest zgodne z prawem, że pan ma prawo taką decyzję podjąć, ale moje pytanie jest następujące. Czy nie byłoby dla nas, dla miasta, myślę o mieście jako o urzędzie, zlecić wykonanie takiego badania? Czyli krótko mówiąc, nie brać na swoje barki tej odpowiedzialności. Dwie instytucje wskazały, że trzeba to zrobić, a pan mówi, że nie. Stąd moje pytanie, czy nie warto byłoby jednak tej odpowiedzialności zdjąć z siebie, odbarczyć się, zlecając to inwestorowi. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, zacznę od ostatniego pytania, bo ono jest najprostsze. Tak, podjąłem taką decyzję, zgodnie z prawem biorę odpowiedzialność na siebie. Bo to jest najprościej radzić, jak się nie ponosi konsekwencji, tak? Podam przykład naszej oczyszczalni, innej inwestycji, tak, którą chcemy zmodernizować, udoskonalić tak, żeby osiągnęła standardy XXI wieku, bo jak wiadomo funkcjonuje już chyba około 40 lat. Powiatowy Inspektorat Sanitarny również wydał podobną decyzję, czy nie, opinię. Natomiast na szczęście Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska dał decyzję inną, prawda? I to zdecydowanie przyspieszy nam termin realizacji tej inwestycji. Natomiast podam panu radnemu inny przypadek. A jak się odnieść do grupy ludzi, która zakłada stowarzyszenie, która dostarcza nam regulamin swego stowarzyszenia, w którym punkt pierwszy brzmi blokowanie wszelkich inwestycji w strefie?
co pan by zrobił na moim miejscu? Bawiłby się pan dalej w tym? Ale ja nie oczekuję oczywiście odpowiedzi. Przecież tak naprawdę myśmy o tej inwestycji powiedzieli wszystko. Była możliwość zobaczenia bliźniaczych inwestycji, tylko nikt nie był tym zainteresowany, z tych, co najgłośniej protestują. Natomiast po to tworzyliśmy strefę inwestycyjną, żeby tam powstawały przedsiębiorstwa, żeby powstawały tam nowe miejsca pracy. I na dzień dzisiejszy przygotowujemy się do sprzedaży kolejnych działek, gdzie kolejni inwestorzy chcą już kupić, mają plan zainwestowania pieniędzy. I to, co powiedziałem nawet w filmie promocyjnym, że Łuków jest miastem przyjaznym inwestorom, to tak będzie, taki będzie kierunek. A ja jako mężczyzna biorę na klatę odpowiedzialność. Natomiast jeśli chodzi o rejestr umów, ja przypomnę, że rejestr umów jest dobrą wolą, nie jest obowiązkiem. Natomiast owszem, my opublikowaliśmy umowy. I to się na przykład stało taką bazą, pożywką dla donosicieli, tak? Dla donosicieli, dla tych różnych osób, które chcą zaszkodzić, tak? Zaszkodzić, no bo przecież zawsze jest tak, że jak się coś dobrego dzieje, to znajdą się tacy, którzy chcą zaszkodzić. Ja powiem Państwu nawet w tajemnicy, może to będzie publiczną tajemnicą, jacyś szpicle za mną jeżdżą ostatnio. Jacyś szpicle za mną ostatnio jeżdżą, ja się obawiam o ich orientację. Natomiast proszę panie sekretarzu się odnieść do rejestru umów. Pański kolega złożył zapytanie w sierpniu o rejestr umów do urzędu. Dostał odpowiedź, że w ciągu 2 miesięcy go otrzyma. Z tego co pamiętam to było 3 sierpnia, także jeszcze chwila i ten rejestr otrzymacie. Ponieważ rzeka, brzeg, koszenie, pieniądze i tak dalej, nie będziemy finansować zadań nienależących do nas. Myślę, że wystarczy przez tyle lat. Przez tyle lat miasto finansowało zadania, na które się gdzieś tam spółki powoływały na jakąś starą umowę z lat 70. i na tej podstawie było to finansowane. Jest jasno powiedziane nawet w obowiązującym prawie, że to, co już pani Agnieszka zacytowała, wody płynące są skarbu państwa, tak? I ten barsz Sosnowskiego, jak urośnie w wodzie, to też. Więc będziemy właśnie pod właściwy adres kierować wszelkie monity. Panie burmistrzu, ale ja nie pytałem o wodę, tylko o brzegi. A barsz nie rośnie w wodzie, tylko na brzegach. No ja widziałem w wodzie. Więc mi nie chodzi o wodę, mi nie chodzi o to, że samo koryto jest zarośnięte. Panie Piotrze, to co było na brzegu zostało usunięte. Zapewniam pana. Przez firmę wyspecjalizowaną. Ale odrasta. No, takie to diabelstwo akurat, że odrasta. Dziękuję. Proszę pan radny Andrzej Tomasiak. Czy jest szansa rozpoczęcia inwestycji w ulicy Kilińskiego? Bardzo dziękuję za wjazd do zespołu szkół numer 2 przy ulicy Warszawskiej w moim okręgu. To pytanie też panu burmistrzowi zadawałem w lutym bodajże tego roku. Jeszcze jedno pytanie było związane z odwodnieniem ulicy Gołaszowiec. Czy w związku z tym, że gościmy pana naczelnika, czy powiat w jakiś sposób tutaj się włączy do odwodnienia Gołaszowca? Trzy sprawy. Bardzo dziękuję za plany przeniesienia pomnika Szarych Szeregów, upamiętniającego akcję w 1943 roku. Bardzo dziękuję za pomnik Sienkiewicza. A wracając jeszcze do tego pierwszego pomnika, kiedy zostanie właśnie on przeniesiony z działki prywatnej i ładnie tak odremontowany? Warto to zrobić, warto to podkreślić, bohaterstwo naszych najmłodszych bohaterów. Także bardzo dobrze się stało, że pamiętamy o tym pomniku. Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie odpowiedzieć na pytanie o ulicę Kilińskiego. Zakończyły się prace związane z regulacją stanu prawnego. Zgłosimy do budżetu przyszłorocznego.
remont ulicy Kilińskiego od Warszawskiej do ulicy Struga. Po prostu na tyle nas będzie stać, a jest to najgorszy odcinek. Jeśli chodzi o ten wjazd do szkoły na ulicy Warszawskiej, ja też się cieszę, że udało się to wspólnymi siłami. My zapłaciliśmy odszkodowanie za drogę, przez co przypadła ta droga na własność miasta, a pan starosta i oczywiście starostwo i jego służby podległe tą drogę po prostu wykonały. Myślę, że koszty tak się rozłożyły mniej więcej po połowie. Natomiast absolutnie chciałbym zadać kłam, że jest to droga dla hurtowników. Tam przede wszystkim jest szkoła. Jak się wjeżdża, to jest po prawej stronie budynek szkolny, dalej są parkingi, po lewej są boiska sportowe, jeszcze wcześniej jest taka salka konferencyjna, do której jest oddzielnie wejście. Natomiast proszę wybaczyć, ale jak się już robi drogę, to nie na połowie, tylko do końca. Zwłaszcza, że to jest króciutka droga, a hurtownicy i ich klienci to są przede wszystkim mieszkańcy, którzy dostarczają podatków miastu, więc im się też coś od miasta należy. Zwłaszcza, że tak jak mówię, ten koszt nie był duży, a rozwiązaliśmy wspólnie problem od lat nierozwiązywalny. Tyle a propos wjazdu, natomiast o odwodnienie ulicy Gołaszówiec, to z naszej strony jest wszystko w porządku. Natomiast myślę, że tam jest zasadna budowa zbiornika retencyjnego na wolnej działce, który mógłby przejąć nadmiar wód opadowych spływających z tej tak zwanej małej obwodnicy, począwszy praktycznie od ronda biskupa Mazura, bo tam jest spadek w kierunku ulicy Warszawskiej. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać, natomiast to, co należało do nas, zostało zrobione. Myślę, że pan radny też zauważył, że tam, gdzie był rów odwadniający, on został przykryty. Ten rów, oczywiście zamiast rowu jest rura o szerokim przekroju, która spełni tą rolę odwodnienia, a na tym miejscu został wybudowany ciąg pieszo-jezdny, czyli ścieżka rowerowa. Podobny zabieg mamy zamiar poczynić, jeśli chodzi o ulicę Zbożową. Tam, gdzie jest rów, również go przykryjemy i zrobimy parking na około 50 samochodów, tak, żeby rozwiązać problemy z parkowaniem w tamtym miejscu, bo jeszcze mieszkańcy mają gdzie tam zaparkować swoje miejsce, ale jeżeli ktoś tam pojedzie w odwiedziny, to kompletnie nie ma gdzie samochodu postawić, a to też mieliśmy zaplanowane jeszcze na ten rok. Jeżeli chodzi o pomniki, to remont pomnika, myślę, że bardzo, bardzo dobrze wykonany, pokazał, że to otoczenie pomnika jest nie najlepsze, więc myślę, że tutaj pani Agnieszka już opracowuje wspólnie z panem, który jest fachowcem, jeśli chodzi o zieleń miejską, koncepcję zagospodarowania tego placu wokół pomnika. Natomiast pomnik Szarych Szeregów zostanie przeniesiony jeszcze w tym roku przy ulicy Kondrackiego i Okrzei. Jest taki mały placyk, który właśnie będzie służył temu, żeby tam pobudować nowy postument i przenieść to, co tam jest na prywatnej posesji, nomen omen państwa Kondrackich. Także myślę, że to też pana radnego zadowoli. A zwłaszcza, że tego pomnika nie widać. Jak ktoś tam jedzie, to mało kto zwróci uwagę, że tam jest jakiś pomnik w tym ogródku, a tak będzie on wyeksponowany i również będzie do dostrzeżenia dla osób jadących i autem, czy rowerem, czy też z okien pociągu. Dziękuję. Proszę, pani radna Maria Przyłkowska. Panowie przewodniczący, panowie burmistrzowie, panie, panowie radni, szanowni państwo. Ja chciałabym wspomnieć o bloku mieszkalnym na ulicy Sosnowej. Panie burmistrzu, zdaję sobie sprawę, że nie ma pan czarodziejskiego ołówka i tak w jednej chwili nie może zmienić wyglądu zewnętrznego bloku, ale może mieć pan wpływ na to, kto będzie zamieszkiwał w tym bloku. Dobrze byłoby, żeby nowi lokatorzy
nie byli, mówiąc delikatnie, osobami kłopotliwymi zarówno dla mieszkańców tego bloku, jak też i dla mieszkańców sąsiadujących z blokiem. Moja prośba jest uzasadniona faktem, że mamy w perspektywie budowę placu zabaw dla dzieci w pobliżu tego bloku. I byłoby wskazane, żeby zarówno rodzice, jak i dzieci nie mieli obaw korzystania z placu zabaw. Chcę też dodać, że od już ładnych paru lat nie ma interwencji policji z powodu burt i awantur. Ci właśnie, że dzieje się na lepsze. Mieszkańcy owszem mają swoje wady, ale są ludźmi spokojnymi i dobrze, żeby tą tendencję zachować. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że cóż, to nie są tylko pobożne życzenia, bo ja myślę również nie tylko o tym, żeby tam kwaterować spokojnych mieszkańców, ale również o tym, żeby im polepszyć warunki bytowania tym, co są. Jak pani wie, planujemy wykonać kanalizację w ulicy Rurowej. Kanalizację sanitarną wykona PUIK, kanalizację w tym samym wykopie deszczową planuje wykonać zarząd dróg miejskich po to, abyśmy mogli tam odwodnienie skierować do krzny północnej. Oczywiście później zechcemy podłączyć to, być może trzeba będzie coś tam dobudować, jakieś takie węzły sanitarne, coś na wzór jakiejś niedużej łazienki, żeby każdy już miał jakiś taki standard życia podniesiony. No i wtedy będzie można zlikwidować te komórki, które gdzieś tam są i jakby chluby temu otoczeniu nie przynoszą, więc myślę, że to wszystko jest do zrealizowania. Oczywiście nie od razu, tylko w stosownym czasie. Ja mam trzy pytanka do pana burmistrza, jeżeli można, króciutkie. Pierwsze pytanie dotyczy ulicy Nadrzecznej. Czy mieszkańcy jeszcze na okres zimowy, no i mieszkańcy ulic przyległych oczywiście, mogą spodziewać się oświetlenia na tej ulicy? To pytanie pierwsze. Drugie pytanie dotyczy ulicy Wiatraki. Czy można by było zrobić coś z faktem, że po dużym ulewnym deszczu rzeczywiście ta woda zalega po obu brzegach ulicy i ciężko jest przejechać, bo ta woda w ogóle nie odpływa. I to już mieszkańcy zgłaszali. A trzecie pytanie dotyczy tego naszego planu, o którym żeśmy tutaj dzisiaj dyskutowali, studium uwarunkowań. Moje pytanie dotyczy tej drogi, która przecina ulicę Zimna Woda. Ta droga w dłuższej perspektywie ma być wykonana, być może, co jeszcze nie jest pewne. Czy nadal zostanie to, bo mieszkańcy, którzy mają na tą chwilę już decyzję odnośnie tego, że ta droga będzie i tam chyba kilka domów w wyniku tej przyszłej drogi być może zostanie zabranych. Czy to jest realna ta budowa na tą chwilę, na dzień dzisiejszy? Czy jeszcze zostało status quo? Dziękuję bardzo. Droga jest aktualna na nieokreśloną przyszłość. Natomiast ja, jak informowałem państwa, nawet podczas rozmowy z panem ministrem, w zasadzie wyraziliśmy takie życzenia dla miasta, że droga do Biart łapi guz i przez kilka lat nie zawracamy panu ministrowi głowy. Bo ta obwodnica nie jest niezbędna miastu. Ona została zaplanowana gdzieś tam w dalekich planach jest, ale do 2025 roku tej drogi nie ma. Więc oczywiście ta rezerwa terenu, bo przecież nam to też troszkę popsuło tą strefę, tak? Bo my musieliśmy wydzielić pod drogę prawie hektar, a tak moglibyśmy ten hektar sprzedać i tam jakieś przedsiębiorstwo mogłoby się pobudować. Więc myślę, że w ciągu najbliższych 10 lat ta droga nie powstanie. Zresztą potrzeby miasta są bardziej pilne, jeśli chodzi o ulicę Łapigus ze ścieżką rowerową, ciągiem pieszojezdnym, bezpiecznym, tak żeby tutaj mieć na względzie bezpieczeństwo mieszkańców. No i droga do Biart, która się już wpisze w taki ciąg komunikacyjny w kierunku Warszawy. Natomiast no jeżeli powiedzmy generalna dyrekcja się wzbogaci na tyle, że już porobi wszystkie autostrady, drogi ekspresowe i wtedy pomyślimy o obwodnicy Łukowa, to pewnie wtedy
Wrócimy do tego tematu. Natomiast nie jest to w tej chwili potrzeba najpilniejsza i przynajmniej ja nie zabiegam o to, żeby ta droga była w pierwszej kolejności. Myślę, że Państwo to rozumiecie. Teraz jeśli chodzi o ulicę Wiatraki, Panie Dyrektorze, no cóż, musimy się do starostwa zwrócić, tak, żeby tam poprawić odwodnienie. Być może należałoby tam porobić jakieś przepusty, bo tam jest odwodnienie powierzchniowe. Może należałoby pomyśleć o takim rozwiązaniu, bo jak zrobimy ścieżkę rowerową z drugiej strony wyniesioną, ograniczoną krawężnikiem, to ta woda w ogóle już nie będzie miała gdzie odpłynąć, więc może pójdziemy w kierunku takiego rozwiązania jak na przykład na zapowiedniku, a ten chodniczek, który tam jest, może sobie spokojnie zostać, a po lewej, po prawej mogłyby być dwa pasy dla rowerów. Będę rozmawiał jeszcze o tym z panem starostą, z panem dyrektorem Sokołem, zresztą już rozmawialiśmy. Natomiast myślę, że to powiat ma inne plany i nie uwzględnia tej ulicy akurat w roku przyszłym. Może 2018, kiedy oddamy zalew do użytku, uda się też pogodzić ten problem dotarcia bezpiecznego do zalewu. Tak jak mówiłem, my na skrzyżowaniu planujemy rondo. Po obu stronach ulicy Turystycznej planujemy poszerzenie. Tam, gdzie pójdzie ścieżka rowerowa przez las, coś takiego na wzór przejścia wyniesionego, a dalej rowerzyści i piesi pójdą sobie przez las, a samochody pojadą dotychczasowym szlakiem. Oczywiście dużo by się chciało, no ale wiemy, że starostwo ma też ograniczone możliwości finansowe, a też radni z powiatu no, tutaj dokuczają staroście, że za dużo w mieście robi, prawda? Aczkolwiek ja akurat nie uważam, że za dużo. Robi tyle, co trzeba, może nawet mniej, dlatego że to do Łukowa przyjeżdżają ludzie pracować, że z Łukowa ludzie wyjeżdżają po pracy, do Łukowa przyjeżdżają do lekarzy, specjalistów. No ja na przykład w gminie Wola Mysłowska ostatni raz byłem jakieś 10 miesięcy temu, a tak nie mam potrzeby tam jeździć, czy na przykład w innych kierunkach. A więc to też musi być takie zrozumiałe, że jednak to tak jakbyśmy się zżymali, że na przykład południowa obwodnica Warszawy jest niepotrzebna i jest jak najbardziej potrzebna, również dla nas, żeby polepszyć dostępność komunikacyjną zresztą Polski. Czy jeszcze jakieś pytanie? Pominąłem? Ach, oświetlenie w ulicy Nadrzecznej. To jest tak, że tak jak powiedziałem, ogłosiliśmy przetarg na całość. Tylko kwestia teraz, kiedy ten drugi odcinek będzie miejski, bo chcielibyśmy już zbudować na całej ulicy i ono tak jest zaprojektowane, to oświetlenie. Przeanalizujemy to z projektantem i myślę, że zaproszę nawet panią radną na spotkanie, bo jak zostanie nawet wyłoniony wykonawca, to pewnie ustalimy jakieś priorytety. Co najpierw, co może poczekać? Bo na przykład też na oświetlenie czekają od wielu lat mieszkańcy ulicy Gospodarskiej czy ulicy Podgórnej. Podgórnej. Mamy na ten cel w tym roku jeszcze 230 tysięcy. Pozostałą kwotę w roku przyszłym. Panowie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, mam takie pytanie od mieszkańców. Poruszył Pan problem, że mieszkańcy z powiatu przyjeżdżają do Łukowa, do lekarza. Do mnie zwrócili się mieszkańcy z Łukowa. Czy nie byłaby możliwość utworzenia stacji dializ w naszym mieście, ponieważ duża część mieszkańców wyjeżdża do Radzenia bądź do Siedlec na dializy. Uważam, że taka stacja na pewno by się przydała w mieście. Drugi temat to temat wakacyjny. Okres letni jest okresem burzowym i w jednym z takich burz w moim okręgu nie było światła i tego światła nie było akurat, burza była w piątek, przez cały weekend nie było światła. Interweniowałem do pani naczelnik Agnieszki Kowalczyk, powiedziała mi, że nie ma dyżurów nocnych. Ja chciałem zapytać, czy coś w tym temacie się zadziało, czy te dyżury powróciły. Wrócili się też do mnie mieszkańcy
bloku przy Sienkiewicza. Tam jest parking przy bloku Sienkiewicza, jest kawałek trawnika i dalej jest parking wzdłuż szkoły. Pytali, czy nie można było zrobić, połączyć te dwa parkingi, wydzielić to, usunąć ten miejsce trawnika i zrobić tam parking. I jeszcze sprawa, to już nie z mojego okręgu, też mieszkańcy się zwrócili, zbliża się Dzień Wszystkich Świętych i dużo ludzi spoza Łukowa po przyjeździe do nas na cmentarz odwiedzić. Zwrócili mi uwagę, że na ulicy Spokojnej przy cmentarzu, wzdłuż płotu cmentarza jest chodnik, ale dalej po prawej stronie, gdzie jest przedszkole, tego chodnika nie ma i tam jest faktycznie, przejechałem, jest tam zaniedbany teren. No to jest jakiś wizerunek miasta. Czy dałoby radę coś z tym zrobić, żeby tam ten kawałek chodnika do tego 1 listopada można było zrobić? To może zacznę, panie radny, od tego ostatniego pytania, bo tutaj pan akurat wchodzi w kompetencje radnego Oklińskiego, który o tym chodniku już chyba ze 2 lata mówi. Ale to nie wynika, że tego chodnika nie ma, nie wynika z naszej opieszałości, tylko jak to zwykle, stan prawny nieuregulowany. Mamy dość zaawansowane prace nad uregulowaniem stanu prawnego tego kawałka gruntu, bo to jest tak całościowo. Ta ulica Spokojna po tej stronie, kawałek ulicy Partyzantów, ulica Krótka jeszcze, do tego stanowią całość. I tam nawet jakieś prawo do tego gruntu miały siostry, których już dawno w Łukowie nie ma. Oczywiście siostry ze zgromadzenia, tak? Nie pamiętam w tej chwili nazwy. To jest, nie wiem, 100 metrów tego chodnika, więc jeśli tylko stan prawny na to pozwoli, z pewnością od razu ten chodnik wykonamy, zwłaszcza, że tam też jeden z przedsiębiorców upomina się o zlikwidowanie tego progu zwalniającego, ale już ustaliliśmy, że dopóki chodnika nie będzie, to ten próg będzie, tak? A jak już będzie chodnik, że dzieci z przedszkola będą mogły sobie bezpiecznie przejść tą stroną na przykład do przejścia, czy udać się w kierunku cmentarza na przykład w takim okresie jesiennym przed Wszystkimi Świętymi, to wtedy ten próg usuniemy. Natomiast pyta pan o połączenie obydwu parkingów. Otóż to drugie to nie jest parking, tylko jest zatoka. Natomiast ludzie jak to ludzie, wygodni, chcieliby pod drzwi i parkują tam na stałe. Zwracaliśmy się już z panem sekretarzem z taką uwagą do pana dyrektora, żeby no przede wszystkim nauczyciele nie parkowali tam swoich samochodów, bo przecież za budynkiem szkoły czy przed budynkiem szkoły są duże parkingi, gdzie bez trudu można zostawić samochód i przejść parę metrów. Natomiast ta zatoka, ona jest dość długa, jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które zabierają dzieci i lub przywożą dzieci do szkoły. I tak naprawdę, jeżeli te samochody stoją tam na stałe, to w zasadzie to gubi to sens tej zatoki. Także tam nie będziemy łączyć tego, bo raz, że tak jak powiedziałem, jeden jest parking, a drugi jest to zatoka. Teraz o co pan radny jeszcze pytał? A stacje dializ, to myślę, że to jest dobra informacja, bo rozmowy na temat uruchomienia stacji dializ przez SPZOS w Łukowie oczywiście trwają i myślę, że znajdą swój szczęśliwy finał. Niemniej jednak będzie to firma prywatna. Będzie to firma prywatna. Jeżeli podmioty dojdą do porozumienia, to za dość spore pieniądze zostanie wynajęty ten budynek po dawnej pralni. Czyli tam, a mniej więcej w pana sąsiedztwie. Ach, i dyżury nocne oświetlenia. Przygotowaliśmy pismo do PGE Dystrybucja, to jest niestety ma siedzibę w Rzeszowie, żeby u nas przywrócić punkt obsługi klienta. Myślę, że tutaj już rozmawiałem z panem starostą i zechcemy tutaj jeszcze, żeby nas wsparli wójtowie wszystkich gmin, bo w tej chwili dokonuje się absurd. Kilkaset osób na przykład zdarza się w ciągu jednego dnia jedzie
z dalekich krańców powiatu łukowskiego do Siedlec. Wraz z nimi jadą urzędnicy, którzy zamiast w Łukowie obsługują ich w Siedlcach. Potem wszyscy wracają niepotrzebnie. Chcemy przywrócić ten punkt obsługi klienta i wtedy być może będziemy mogli porozmawiać o tych dyżurach nocnych, tak, żeby na przykład w razie jakiejś takiej poważnej awarii nie trzeba było uruchamiać ekipy z Siedlec, tylko tutaj na miejscu, ale wszystko jest sprawą otwartą i oczywiście dobrej woli. Proszę Państwa, życie pokazało, że te zmiany likwidujące rejony energetyczne to był absurd. To był po prostu absurd kosztowny, ale że to nie był kosztowny absurd dla PGE, tylko dla obywateli, no to dlatego ten absurd jeszcze trwa. Ale myślę, że organy państwa, a PGE jest spółką państwową, powinny służyć przede wszystkim obywatelom, a nie własnej wygodzie. Dziękuję. Proszę, pan Leszek Baranowski. Chciałem tylko poruszyć trzy tematy. Jeden temat to jest pomnik papieża. Wstyd mi jest jako obywatelowi, że koło tego pomnika ciągle jest nieporządek. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, chciałem się zapytać pana burmistrza, kto odpowiada za konserwację tych przyrządów do ćwiczeń w parku i mamy teraz nowe przyrządy na placach zabaw. I trzecia sprawa, kiedy ruszy Rada Młodzieżowa? Bo u nas się projekty pisze, ładnie się na papierze mówi, coraz się powtarza, tylko to nie działa. Chciałem wiedzieć, kiedy to w końcu będzie uruchomione. Zgłasza się do odpowiedzi pan radny Popłaski i tutaj myślę, że poproszę pana radnego, ponieważ wcześniej poprosiłem o dokonanie prac związanych z zafunkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miasta. Myślę, że my to wszyscy poprzemy, bo przecież nikt z nas nie kwestionuje, że taka forma uczenia się demokracji jest wskazana. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o projekt Młodzieżowej Rady Miasta, to tak samo ja, jak i już pani naczelnik Wereszczyńska, pani kierownik biura Wereszczyńska, już znamy go na pamięć, już kilkukrotnie go poprawialiśmy. Znaczy, ja piszę, pani naczelnik, pani kierownik poprawia, więc już dzisiaj po tych wszystkich poprawkach został złożony już ten ostateczny projekt. Ja mam nadzieję, że już błędów w nich nie ma, przynajmniej takich, które przedłużą znowu procedowanie. Ja mam tylko uwagę do pana radnego Baranowskiego. Następnym razem prosił, żeby pan zadzwonił, może panu radnemu Popłaskiemu pomóc w przygotowaniu, a nie tak na sesji pan się pyta, ale cieszę się, że pan jest zwolennikiem Młodzieżowej Rady Miasta. Będzie pan pomagał przy już organizacji jej. Dziękuję. Ja również dziękuję panie Mateuszu. Myślę, że pan może liczyć na wsparcie nas wszystkich. Całej Rady i również burmistrza, zastępcy, sekretarza, pani skarbnik. Wszyscy odnosimy się z życzliwością do tego projektu. Ale to dobrze, że pan Leszek emeryt troszczy się o młodzież. Bardzo dobrze nawet. Panie radny, jeżeli pani radna Pawlik chciała, żeby jej pomóc w karcie seniora, to się zwróciła i nie było problemu. My jesteśmy od tego prezydium rady, bardzo chętnie wszyscy tutaj trzej, jeżeli ktoś się do nas zwróci, chętnie pomożemy. Ale trzeba się zwrócić. Jeśli chodzi o pomnik papieża, pani Agnieszko, jest to w zadaniach firmy konserwującej zieleń. Bardzo proszę o udzielenie. O czystość przy pomniku papieża dba Zakład Aktywności Zawodowej. Także zwrócimy uwagę, żeby częściej doglądali to miejsce. Pani naczelnik, ja zapytałem się dlatego, że mając na uwadze, a rozmawiałem z tym panem, co sprząta z tego zakładu, że oni sprzątają, tylko miasto się nie wywiązuje, firma Spójik nie wywozi śmietniczek. Ciągle są pełne śmietniczki, dlatego się pytam. I wstyd mi było jako obywatelowi, jak byłem na święcie Solidarności Wolności i poszliśmy składać kwiaty i na stopniach idących do pomnika i wokół pomnika na chodniku było kupę liści. Także myślę, że myśmy już zapomnieli. Był taki okres, że bardzo tak z erforią dbaliśmy o pomniki, a teraz tak, 10. rocznica katastrofy smoleńskiej, mała grupka już jest na skwerku. Pod pomnikiem też
robi się bałagan, która szkoła miała się opiekować. Dlatego się pytam, bo to jest trochę niepoważnie. Stawiamy pomniki, jeszcze mamy w zamiarach stawiać, a nie dbamy o nie. Dlatego się pytam. Jeżeli chodzi o śmietniczki uliczne, akurat przy pomniku papieża, stoją one w pasie drogi krajowej. I tutaj firma PUIK jest podwykonawcą, ma umowę podpisaną na opróżnianie tych śmietniczek tylko 2 razy w tygodniu. A nie można przestawić na nasze drogi, żeby w krajowej nie stały i wtedy będziemy wywozili? Możemy postawić również na nasze. Na naszych drogach też stoją śmietniczki. Dobrze, panie dyrektorze, to poprosimy na Chopina z drugiej strony papieża z boku postawić ze 2 śmietniczki. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Myślę, że te urządzenia w parku, one już nie skrzypią, bo wczoraj byliśmy, bo zostały naoliwione, tak? Więc oczywiście jakby były jakieś problemy na tych siłowniach nowych zainstalowanych, to wystarczy telefon do pani Agnieszki i tutaj pani naczelnik działa błyskawicznie. Teraz oczywiście no ja podzielam troskę pana przewodniczącego o pomniki, bo rzeczywiście budujmy i dbajmy. Stawiajmy pomniki i dbajmy. I dbajmy o te pomniki, ale generalnie jest tak, że jeśli miasto nie zadba, to nikt czasem nawet nie wie, tak jak w przypadku tego pomnika Szarych Szeregów, że on w ogóle jest. To taka puenta, jeśli chodzi tutaj o pomniki. Ja dodam tylko jeszcze, że zostanie rozszerzona umowa na przyszły rok i firma zaopiekuje się również cmentarzem wojennym na ulicy Strzelniczej, także tutaj PUIK-owi zostanie tylko cmentarz komunalny do zadbania. Tam też będzie co robić, bo jak rozmawiałem z księdzem proboszczem, to nosi się z zamiarem zamknięcia cmentarza. Oczywiście zamknięcia w tym sensie, że nowych pochówków w nowych miejscach nie będzie się urządzać. Natomiast oczywiście jak ktoś posiada grób rodzinny i tam zechce w grobie rodzinnym urządzić pochówek, to jak najbardziej. Tak się dzieje między innymi w Lublinie przy ulicy Lipowej czy przy ulicy Unickiej. Także myślę, że tam będzie coraz więcej tych pochówków. Na razie zostało przez te kilka miesięcy funkcjonowania 5 chyba. Tak, 5. No jeszcze jest parę miesięcy do końca roku, a miesiące takie jesienne no zazwyczaj jest tak więcej zgonów w tych miesiącach. Więc myślę, że tutaj z uruchomieniem tego cmentarza trafiliśmy. A jeszcze teraz zrobimy ten parking, to sądzę, że na jakiś czas to wystarczy. Oczywiście tam trzeba jeszcze będzie, tam gdzie są groby ziemne, zrobić alejkę jakąś, żeby ludzie suchą nogą mogli sobie dojść do tych mogił. Pan radny Marek Czerneński, proszę bardzo. Ja trochę zmotywowany wypowiedzią pana przewodniczącego Baranowskiego też chciałbym powiedzieć, że się wstydzę, to znaczy mieszkańcy się wstydzą. Chodzi mi o miejsce w centrum Łukowa. Ja wiem, że to nie jest własnością miasta. Naprzeciwko oazy jest taki klombik, nie klombik. On jest zarośnięty mniej więcej tak jak rzeka. Jakby można było zwrócić uwagę właścicielowi, żeby przynajmniej to przeciął, to jest jedna sprawa. Druga sprawa też w sprawie parku, w sprawie tych urządzeń. Faktycznie ja w tamtym roku też interweniowałem do wydziału i to dało rezultaty, ale oprócz tego na instrukcji jest numer telefonu do tej firmy, która instalowała. I faktycznie tam zadzwoniłem i też odbierają i przyjmują to zgłoszenia. To jest jedna sprawa odnośnie parku. Następna, robiony jest chodnik z kostki. No, lepiej, żeby nie było błota, żeby można było przyjechać. Tylko problem jest tym, że ciężkim sprzętem jeżdżą po tej kostce, która jest dla tej siłowni. Ja się boję, że może być zniszczona i tak chciałbym uczulić tę firmę i nadzorującą, żeby jeżeli robią dobrze, nie zniszczyli czegoś innego. To jest i jeszcze jedna dobrze. Sprawa i przy okazji zapytanie, bo też ktoś mi się zapytał
A co z tą kostką grafitową, co obrzeża jest starego? Żeby ona też nam nie zginęła, bo to jest wartość miasta. No panie radny, nie wiem, czy tak jakoś się telepatycznie połączyliście, bo byliśmy dzisiaj w parku i podobny niepokój wyraził pan sekretarz o tą kostkę granitową, ale chyba ta kostka zostanie złożona u pana Marka na składzie, tak? Czy nie? Czy jak przyjedzie, to tak, tak? To dopilnujemy, żeby przyjechała. To dobrze, że obywatele naszego miasta z troską się odnoszą do majątku miasta. Natomiast tak się składa, że tą kostkę pod urządzeniami robiła ta sama firma, która teraz wykonuje chodnik. Więc jak popsują, to swoje i będą musieli naprawić. No i oczywiście tutaj, jeśli chodzi o tą prywatną posesję, to rzeczywiście jest to wstyd, ale przede wszystkim dla właścicieli. Bo ci właściciele jakoś znaleźli drogę do sądu i na przykład upominają się o odszkodowanie za zniszczoną podłogę po odkręceniu foteli. No proszę państwa, absurd. No ale dzisiaj, jak widać, każdy obywatel może się sądzić. Nawet o pietruszkę. Wszystko już, dziękuję. Wysoka Rado, panie burmistrzu, ja kieruję słowa podziękowania dla starostwa powiatowego, dla dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, pana Sokoła, dla pana burmistrza za współpracę z powiatem w temacie remontu dróg. Akurat w moim okręgu jest trochę tego obszaru, czyli dróg powiatowych, i to zauważam, że działania są właściwe. W ulicy Cieszkowizna jest realizacja planu 1500 metrów zmiany powierzchni całej asfaltowej, 500 metrów jest w tej chwili już zrealizowane. Widać tą współpracę. Panie burmistrzu, zapytanie tylko moje jeszcze w kierunku ulicy Glinki. Na jakim etapie jesteśmy z realizacją tego porozumienia z powiatem i na jakim etapie jest na ulicy Polnej realizacja projektu i co ewentualnie moglibyśmy wykonać, co będzie wykonane w przyszłym roku, bo jest to przewidziane na wieloletnią inwestycję ulica Polna. Dziękuję. Panie przewodniczący, zacznę od Polnej. O projekcie mówiłem, że on ma być bodajże do końca października złożony. Na to, co wykonamy, to PUIG wykona kanalizację, tak jak to w ulicy Rurowej, kanalizację swoją sanitarną. Tam bodajże wymiana wodociągu to chyba już następuje, czy nastąpiła, tak panie dyrektorze? I my również zechcemy od razu zrobić kanalizację deszczową, to na rok przyszły, natomiast nie będziemy tego ani zagęszczać, ani wykonywać drogi, bo niech to sobie przez zimę poleży. Czekali ludzie 15 lat, poczekają ich 16. A efekt finalny będzie tak jak teraz na ulicy Okrzei. Natomiast paradoksalnie ten 500 metr wypadł prawie przy pana bramie, panie przewodniczący, ale to nie jest złośliwość. To nie jest złośliwość, bo akurat rozmawiałem z panem dyrektorem Sokołem i obiecał mi, i jak widać w tym roku słowa dotrzymał, po 500 metrów każdego roku, czyli kolejne 500 metrów w przyszłym roku i w 2018 jeszcze 500 metrów i myślę, że tu już dojdziemy do granic miasta i będzie nowa dobra nawierzchnia, aczkolwiek powiem, że już przyjęliśmy interwencję, że dlaczego to się przy pana bramie skończyło. Nawet pan się zatroszczył, jakby tak dwie bramy dalej, to by nie było, że radny do siebie drogę zrobił. No widzi pan, tacy ludzie. Ale równe 500 metrów wyszło. Jeszcze ulica, realizacja planów w ulicy Glinki. Jeśli chodzi o ulicę Glinki, poproszę pana dyrektora Wiązkiewicza. W ulicy Glinki obecnie jest wymieniany wodociąg na zlecenie firmy PUIG. Z tego co wiem, do końca tego miesiąca mają zakończyć się prace. Będziemy starali się wykonać kanalizację deszczową, wymienić tą kanalizację, tak żeby część ulicy Królik też skanalizować, jeżeli chodzi o wody deszczowe. I wtedy, jeżeli Aurea jeszcze pozwoli, będą wykonywane prace brukarskie. Jeżeli nie, będzie to realizowane w okresie wiosennym.
Tutaj takim opóźnieniem jest dla nas ten wodociąg. No nie mogą dwie firmy jednocześnie wejść w teren na ten sam obiekt. Po prostu byśmy sobie sami przeszkadzali, utrudniali pracę. Ale porozumienie jak najbardziej będzie zrealizowane. No kwestia tego, czy w tym roku pogoda pozwoli, czy to będzie okres wczesno-wiosenny przyszłego roku. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych w tym punkcie chciał zabrać głos? Nie widzę. Realizuję punkt 10 porządku obrad sesji. Sprawy różne. Bardzo proszę o ich zgłaszanie. Też chciałam przypomnieć niektórym instytucjom, że u mnie na ulicy Farfak istnieją dwie tablice ogłoszeń. Na ulicy Okrzei, Krzyżówka Rurowa Okrzei, skrzyżowanie ulicy Rurowej i Okrzei jest postawiona tablica i bardzo bym prosiła, jeżeli są ogłoszenia kulturalne, sportowe, zapraszam. Mieszkańcy z ogromną przyjemnością poczytają, co u nas się w mieście dzieje. Wobec wyczerpania porządku zamykam obrady 26. sesji Rady Miasta Łuków. Dziękuję Państwu za przybycie.